Dzień dobry Państwu, witamy na briefingu Platformy Obywatelskiej tuż po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie oceny zgodności ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Na wstępie chciałem zaznaczyć, że mówimy tutaj o dwóch ustawach. O ustawie z 2009 roku, która jak Państwo wiecie weszła w życie po 3 latach ze względu na zaskarżenie ustawy przez świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i o ustawie nowelizującej z 2013 roku, która wprowadziła gwarancję depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Co do istoty sprawy, Trybunał Konstytucyjny uznał, że wszystkie zaskarżone przepisy są zgodne z Konstytucją. Co do większości przepisów, w ogóle umorzył postępowanie ze względu na formalno-prawne przesłanki. To znaczy wniosek był niewłaściwie uzasadniony albo tego uzasadnienia w ogóle nie było. Przypomnę, to są wnioski składane przez posłów i senatorów Prawa i Sprawiedliwości. 3 wnioski. Jeden wniosek prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Do tego wniosku prezydenta Trybunał odniósł się w całości, uznając, że nie jest niezgodny z Konstytucją, kwestionowany w tym wniosku artykuł. Co ten wyrok oznacza dla członków SKOK-u? To jest bardzo dobra informacja dla tych 2 milionów ludzi, którzy w SKOK-ach deponują swoje pieniądze. Ten wyrok daje im bezpieczeństwo, które bezpieczeństwo i gwarancję tego, że te depozyty w przypadku nawet skrajnej sytuacji, do jakiej może dojść, a mieliśmy już przykład 2 SKOK-ów, które upadły, państwo polskie poprzez Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje im te depozyty do wysokości 100 tysięcy euro. To jest jakby najważniejsza informacja, że nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad sektorem SKOK został zachowany. Trybunał Konstytucyjny zwrócił tutaj uwagę Sejmowi na jedną istotną rzecz, że w stosunku tych najmniejszych kas, gdzie ta więź pomiędzy członkami jest najsilniejsza, Sejm powinien w ciągu najbliższych 18 miesięcy zmienić artykuł 60, ograniczając, nie wyłączając, ale ograniczając nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad tymi najniższymi SKOK-ami, co zresztą w trakcie dyskusji w Trybunale przejawiało się wielokrotnie. Jest to naszym zdaniem w pełni uprawniony i uzasadniony wniosek, ale więcej o tym powie mój kolega Jacek Brzezinka. Szanowni Państwo, Trybunał potwierdził, że decyzje Sejmu, jeśli chodzi o te decyzje, które dotyczyły wprowadzenia norm ostrożnościowych i nadzoru nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi, są zgodne z Konstytucją. Ich wprowadzenie było zasadne, bo właśnie te normy dają gwarancję bezpieczeństwa środkom, które są w SKOK-ach lokowane. Natomiast jeśli chodzi o tą kwestię, która dotyczy tak zwanych małych kas, to jest kwestia, która również wypływa w ramach wniosków z prac podkomisji nadzwyczajnej, która zajmowała się badaniem funkcjonowania ustaw dotyczących spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Między innymi jednym z wniosków tej podkomisji, przyjętej przez Komisję Finansów Publicznych, jest podzielenie SKOK-ów w zależności od ich wielkości na SKOK-i małe i duże, tak by te, które są małe, bezpieczne, gdzie więź między członkami jest na tyle silna, ta więź daje zaufanie, ta więź daje tą gwarancję funkcjonowania SKOK-u jako instytucji samopomocowej, nie jako instytucji skomercjalizowanej, nastawionej na poszukiwanie nowego klienta, ale instytucji, która świadczy usługi w określonym środowisku, tam, gdzie ludzie się znają, gdzie ludzie mają do siebie zaufanie, wiedzą, że inny członek kasy, jeżeli tylko będzie mógł, będzie wywiązywał się ze swoich zobowiązań kredytowych, czy też będzie lokował swoje pieniądze, bo to jest najkorzystniejsze dla członków kas rozwiązanie. Tych SKOK-ów, znaczy oczywiście Trybunał nie wskazuje Sejmowi, w jaki sposób należy wprowadzić rozgraniczenie, które SKOK-i są małe, które są duże. To pozostawia do uznania organu ustawodawczego, czyli Sejmu. Dzisiaj możemy powiedzieć tak, że SKOK-ów, których aktywa są mniejsze niż 50 milionów złotych, funkcjonuje 20. To jest 40% wszystkich kas funkcjonujących w Polsce, ale proszę zwrócić uwagę, że ich udział w rynku to raptem 3% aktywów, a więc to są SKOK-i, które mają niewielkie aktywa, a dzięki temu są tymi najbardziej bezpiecznie funkcjonującymi na rynku.
Te małe kasy, to też można podać przykłady, są te kasy zakładowe. To są te małe zakładowe spółdzielnie, które tworzą pracownicy jednej kopalni na przykład i wspólnie, bo na czym polega w ogóle idea skoków, idea spółdzielczości? Że ludzie, którzy siebie nawzajem znają, między którymi jest pewna więź osobista, nawzajem wpłacają pieniądze, swoje własne pieniądze, depozyty do jednej kasy, a potem z tych depozytów pożyczają sobie nawzajem pieniądze. I na tym polega idea skoków. I to są te wszystkie małe skoki. Co więcej, Komisja Nadzoru Finansowego po objęciu systemu SKOK swoim nadzorem, właśnie co do tych małych kas tak naprawdę nie ma żadnych uwag. Tamten system spółdzielczości gwarantuje członkom takiego skoku bezpieczeństwo ich depozytów. Natomiast w stosunku do dużych kas, ja chcę przypomnieć, że największa kasa w Polsce ma prawie 1 000 000 członków. To jest już parabank. Zresztą działalność prowadzona przez kasy na rynku finansowym to jest działalność bankowa. Kasy udzielają, przyjmują depozyty, kasy udzielają kredytów, pożyczek, prowadzą za nas obsługę naszych rachunków. To jest typowa działalność bankowa i ideą ustawodawcy było objęcie tej działalności bankowej jednolitym nadzorem państwa, niezależnie, czy tą działalność bankową prowadzą spółdzielnie, jakimi są skoki, czy tą działalność bankową prowadzą spółdzielnie, jakimi są banki spółdzielcze, czy też tą działalność prowadzą spółki akcyjne w postaci banków kapitałowych, banków krajowych. Także objęliśmy ten system jednolitym nadzorem. Dzięki temu, jaki jest skutek dla obywatela, klienta takiej kasy? To, że w razie niewypłacalności takiej kasy, ten obywatel ma gwarantowany przez państwo zwrot tego depozytu do wartości 100 tysięcy złotych, 100 tysięcy euro, przepraszam, do wartości w złotówkach 100 tysięcy euro. Ma gwarantowany przez państwo zwrot depozytu w razie niewypłacalności. Chcieliśmy zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Posłowie PiS-u i senatorowie PiS-u w 2012 i 2013 roku w całości zaskarżyli obie ustawy. Najważniejszym zarzutem było w ogóle objęcie systemu nadzorem państwowym, zewnętrznym nadzorem państwowym, co jak przypomnę spowodowało, pokazało nam jaki jest tak naprawdę, jak wygląda ten system od środka. 41 kas musiało wszcząć procedurę naprawczą. Chcemy zapewnić, że dzięki temu wyrokowi Trybunału wszyscy członkowie mogą się czuć bezpiecznie dzisiaj, bo ich depozyty będą gwarantowane przez państwo, przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Ich depozyty będą gwarantowane i to jest najważniejszy przekaz tego wyroku, że możecie się państwo czuć bezpieczni. Niemniej jednak ja chcę zadać pytanie Prawu i Sprawiedliwości. Czyje interesy PiS reprezentował w Trybunale Konstytucyjnym? Czy interesy tych 2 000 000 członków skoków, czy interesy kasy krajowej, czy też interesy tych osób, które na skokach zarabiają pieniądze. Bo jednym z przedstawicieli wnioskodawców był poseł Schmidt, który był przecież prezesem jednego ze skoków, pracował w skokach. Mecenasem, który reprezentował wnioskodawców, była pani mecenas, która, to jest oficjalna informacja, reprezentuje kasę krajową w postępowaniach sądowych, była również jako reprezentant kasy krajowej w Sejmie na posiedzeniach komisji. Więc ja mam pytanie, czy PiS reprezentuje obywateli, którzy zaufali systemowi i oddali tam swoje pieniądze, czy PiS reprezentuje interes kasy krajowej i interes osób, które na skokach zarabiają. I to całkiem niezłe pieniądze, bo prezes tej spółdzielni, pan senator Bierecki, senator wybrany z listy PiS-u, w 2011 roku, to jest jego pierwsze oświadczenie majątkowe, kiedy był prezesem kasy krajowej, w ciągu 10 miesięcy zarobił w tej spółdzielni, która nie ma charakteru zarobkowego, zarobił w tej spółdzielni 350 tysięcy. To łatwo jest sobie policzyć, ile to jest miesięcznie, jako prezes kasy krajowej. To są pieniądze członków tych kas.